Obiecą, anioł mojej siwej kuniczki. Miejski Dom Kultury jest to dom kultury, który ma już swoją historię, która trwa już przez 100 lat. Corocznie odbywają się zabawy ostatkowe, kiedy to żegnamy karnawał. Łobieco, aniołku mojej siwej kuniczki. Łobieco, łobieco, aniołku mojej siwej kuniczki. Do takiej pełnej wypowiedzi o historii, o tradycji, o ludowości tego obrzędu zaprosiliśmy pana Tomka Libowskę, pracownika chorzowskiego skansenu, żeby państwu przybliżył, na czym ten obrzęd polegał i jak obchodzono go na Śląsku. W naszej tradycji ludowej okres, czas kończący karnawał przybierał bardzo taki spektakularny wyraz. Mniej więcej od tłustego czwartku zaczynają się właśnie ostatki, które kończą się tuż przed popielcem, czyli we wtorek. I wtedy to najczęściej w taki bardzo ludyczny, czasami rubaszny sposób żegnano karnawał. Całość przybierała charakter zabawy przy muzyce i to właśnie wtedy o godzinie 12 grzebano basa. Bo też ten pogrzeb basa to chyba takie najpopularniejsze obrzędowe zakończenie karnawału. Muzykanci milkną, muzyka przestaje grać, tancerze przestają tańczyć, instrumenty, oczywiście bas, kontrabas, skrzypki, akordeon, wszystko chowane było do futerałów. Futerały jeszcze dodatkowo kropiono wódką, wynoszono to wszystko z jakiejś izby karczemnej, sali, w której odbywała się akurat zabawa. I co ciekawe i ważne, w tym momencie, kiedy wychodzą instrumenty, pojawia się jeszcze śledź wnoszony na jakimś sznurku, wiszący gdzieś na patyku. Bywało i że pojawiał się wtedy żur, taki skisły żur, gdzieś tam w garku wnoszony, bo to właśnie te potrawy miały wypełniać nasze menu przez okres Wielkiego Postu. Bardzo istotne jest to, że cały obrzęd grzebania basów, jak wszystkie zachowania w karnawale, nosił takie znamiona świata na opak. A więc my czynimy rzeczy, które normalnie nam nie przystoją. Jesteśmy przebrani, możemy się przebrać, będąc mężczyzną, za kobietę, będąc kobietą, za mężczyznę. Możemy się przebrać za księdza, za osoby duchowne, za, nie wiem, przedstawicieli władzy, policjantów, króla. Wszystko, co czynimy, ma właśnie w taki bardzo ludyczny
jak powiedziałem wcześniej, nawet rubaszny charakter, wszystko przecież jest zakrapiane dość suto alkoholem, ale to są te zachowania, na które my możemy sobie pozwolić właśnie w karnawale, a no taka kumulacja tego wszystkiego następuje w ostatki. Żegnając karnawał roku 2013 z płaskami w oczach możemy zawołać. Marching.